W związku z oświadczeniem wygłoszonym, odczytanym przez panią przewodniczącą, ja chcę tutaj uzupełnić, bo może państwo nie znacie ustawy o referendum, ale w przypadku gminy wystarczy 5 podpisów pod inicjatywą referendalną. Było 11. Natomiast pod skargą do sądu zaskarżającą tą uchwałę wystarczy tylko 1 podpis. Także to nie ma znaczenia. To, co pani tutaj przewodnicząca próbowała to podkreślić, że to takie są różnice, to nie ma żadnego znaczenia. Skargi pozostałe, dotyczące pozostałych szczegółów, nie zostały rozpatrzone przez sąd ze względów formalnych. Po prostu mieszkańcy tamtych wniosek, użytkujących tamtych szkół, pozostałych 3 szkół, po tym, co się stało, wystąpią do sądu, no to skutek będzie tak, jak w tym przypadku, a mianowicie, że są, bo one są obarczone tym samym błędem. Nie ma co regulować, taki będzie skutek. Straciłem się całkowicie po moim osobistym wykonaniu telefonu do menadżera firmy FIR, zespołu FIR. To jest manipulacja. Proszę? Chwileczkę, może chwileczkę, panie Tomku, chwileczkę. Pan Artur Storyk-Miński nie jest radnym. Przyszedł tutaj na tą salę, pozwoliliśmy mu mówić, obrażał nas. Milczeliśmy, pozwoliliśmy mu się wypowiedzieć, mimo to, że nas obrażał, że tutaj powoływał się na głosy wyborców i tak dalej. W tej chwili zabiera głos pan Tomiak. Proszę w takim razie pozwolić również panu Tomiakowi, żeby powiedział swoje zdanie. To, czy manipuluje, czy nie, to pan może to sobie pomyśleć, bo ja nie wiem, ale myślę, że my bardzo źle wszyscy pomyśleliśmy sobie o panu, kiedy pan zabrał głos na początku swojego wystąpienia. A teraz, i proszę to zauważyć dla siebie, bo my też nie przeszkadzaliśmy, nie mówiliśmy tak. Panie Skorupiński, niech pan przestanie nas obrażać. Więc teraz też niech pan nie używa tego typu sformułowań. Poproszę pana Tomiaka o kontynuowanie swojej wypowiedzi. Tutaj sen o tej sprawie, o co w tym wszystkim chodzi. Sprawa szkół jakby tutaj nie jest główną sprawą. Myślę, że tu właśnie chodzi o jakieś ambicje polityczne. Nie mówię tutaj w stosunku tego akurat do Artura Skorupińskiego, bo to ma pewnie szerszy wymiar. Niemniej jednak tutaj chciałbym jako inicjator tego referendum, to ja tu tym inicjatorem jestem, gdzie wątpliwie, i jakby tutaj podnosić twoją wiarygodność, bo to jest twoja wiarygodność, doskonale o to mierzę. Ja nadal zmierzam do odpowiedzi na pytanie, bo uchwały, które podejmowaliśmy jako Rady Miejskiej w Olsztynie, tak jak powiedział to dzisiaj pan Antoni Janik, za to się nie zgadzam, ale tutaj się zgadzam, że były podejmowane w dobrej wierze. Chodzi nam głównie o dobro tych dzieci, więc pytam Ciebie, Artur Skorupiński, co się zmieniło w Karpińsku? Nie mówmy o nauczycielach, bo nie mówiliśmy o nauczycielach, mówiliśmy tutaj cały czas o dobru dziecka. Co się zmieniło takiego w Karpińsku, gdzie dzieci straciły na podjęciu przez nas tych uchwał? Jeszcze jedna rzecz przytoczyć. Nie pozwolę się obrażać panu Tomaszowi Tomiakowi. To, co powiedziałem do tej pory, to jest prawda, ponieważ to ja państwa obrażałem, pani przewodnicząca dobrze o tym wie. Są osoby na tej sali, które notorycznie obrażają wyborców, mieszkańców gminy Olsztyn, usiłując ich zamknąć w zakładzie psychiatrycznym. I o tym wszyscy dobrze wiemy, więc naprawdę, ja bardzo panią proszę nie wkładać w moje usta słów, których nigdy nie powiedziałem. Ja mam naprawdę wielkie szacunek do każdego mieszkańca w Olsztynie mojej okolicy. To po pierwsze. Po drugie, to jest bardzo ważna sprawa, o której w tej chwili powiem. Wracając do pani wypowiedzi i pani oświadczenia, ja nie wiem, czy pani wie, że zgodnie z kodeksem wyborczym, zgodnie z ustawą o referendum, organ, który ma być odwołany, nie ma prawa prowadzić kampanii referendalnej, to po pierwsze, a już broń Boże, na terenie Urzędu Miasta i Gminy. To jest bardzo istotne i to jest karygodne, ale to już w pani sumieniu rozstrzygnięcie pozostaje. Jeśli chodzi o, panie Tomaszu, jeśli chodzi o to, co pan w tej chwili powiedział odnośnie tego, że ja jestem inicjatorem referendum, to jest nie tylko manipulacja, ale kłamstwo, ponieważ wszyscy wiemy, że inicjatorem
referendami grupy inicjatywnej jest pan Artur Langs, jest pełnomocnikiem, a ja jestem rzecznikiem prasowym tej grupy, gdzie mamy wyrok sądu przecież, że ja nawet nie jestem członkiem grupy referendalnej, więc proszę mi kłamać, panie Tomaszu Tomek, ponieważ nie pozwolę sobie na to. Szanowni Państwo, ja myślę, że ta dyskusja dalej nie ma sensu. Zbliża się 16 grudnia. Ja naprawdę mam nadzieję, że mądrość mieszkańców Wolsztyna i okolic po prostu pozwoli na ocenę. I zachęcam wszystkich, żeby poszli zwolenników pana burmistrza i radnych do tego, żeby poszli i wzmocnili waszą siłę, bo przecież pan burmistrz może być burmistrzem do emerytury, jeśli większość mieszkańców taką wolę w referendum wyrazi i pójdzie zagłosować na tak. Jeśli zagłosują na pana Walikowską razem z pozostałymi radnymi, to też to będzie wzmocnienie Rady Miejskiej. Więc ja nie wiem, dlaczego państwo tak bardzo bronicie się przed tą weryfikacją. Dziękuję uprzejmie i życzę państwu owocnych obrad. Ja jeszcze to powiem tylko tak. Nie domina tutaj poszczególnym radnym, co kto mówił. Ja myślę, że niech każdy, łącznie z panem, zrobi rachunek sumienia tego, co mówi. I wtedy nie będzie miał pretensji do nikogo, tylko może kiedyś pójdzie po rozum do głowy i będzie miał pretensje do siebie. Wszyscy jesteśmy pewni i w związku z tym uważam, że tutaj pod tym kątem tą dyskusję zamkniemy, bo jeszcze chyba po raz któryś z rzędu będę słyszała, proszę Państwa, weźcie udział w referendum. A to nie jest miejsce ku temu ani od tego. Proszę Państwa, ale na temat, tak? Ja mówiłem już o punktach, które nam przekazał pan dyrektor Artur Łosiński, to prosiłem, żeby pan odpowiedział, co się dzieje źle. Chyba, że ma pan podwagę i powie, że w szkole jest dobrze, się nic nie zmieniło, że szkoła funkcjonuje dobrze, że rodzice są zadowoleni, że dzieci są zadowolone, że nauczyciele są zadowoleni. I żeby nie burzyć tej pracy, która tam się odbywa. Panie Przewodniczący, czy mogę zabrać głos? I żeby nie przykrywać tego wszystkiego, to... Jest do Państwa tej edukacji nie prowadzę. Panie Przewodniczący, już pan odpowiada. Dobro dzieci jest najważniejsze i to sobie powiedzieliśmy. Tylko proszę mi odpowiedzieć na pytanie takie. Dostajemy sygnały od rodziców. W związku z tym przekształceniem, naszym zdaniem likwidacją powolną, na szczęście sąd ocenił sytuację jednoznacznie i nie przyznał państwu racji. W związku z tą sytuacją sytuacja w ten sposób, że gdyby sąd tego nie zrobił, nie przywrócił nam jednostki macierzystej, to rodzice zagwarantowali, że oni ten odpływ po prostu swoich dzieci przychodzą do szkoły do szkoły numer 3. To jest przede wszystkim, szkoła nie ma przyszłości. To jest strasznie istotne. Teraz odnośnie pani Bajon, jeśli pani Bajon mówi nam, że my przerzuca... Chwileczkę, panie Torbiński, miał pan odpowiedzieć konkretnie na zadane pytania, a pan po prostu teraz prowadzi taką... Pani Bajon obraziła grupę inicjatywy. Pani powiedziała, że... Oczywiście, że tak. Mówiąc... Panie Torbiński, przywołuje pana do porządku. Miał pan odpowiedzieć na konkretnie zadane pytania. Pan robi w tej chwili uniki i teraz pan zahacza inny. Powiedziałem, że szkoła, pani przewodnicząca, nie ma przyszłości, ponieważ jeśli będzie nawet taki odpowiedź na to pytanie, chwileczkę. Na szczęście sąd powiedział, ale przepraszam, niech pani nie zagłusza. Ale pytanie było konkretne. Dlaczego pan na nie nie odpowiada? My nie pytaliśmy się, czy szkoła ma przyszłość, czy nie. Pytanie, to proszę, panie Grzeszak, proszę powtórzyć to pytanie. Wyrok jest jednoznaczny w tej sprawie, szanowni państwo, nie mieliście państwo racji. Dziękuję. Cieszymy się bardzo, że tak to właśnie. Dziękuję bardzo. I proszę nie obwiniać referendalnej grupy inicjatywnej za to szambo, o którym pani powiedziała, które jest w internecie. My się zdecydowanie odcięliśmy wielokrotnie od tego. No, naszym zdaniem jest to prowokacja, pani Bajo. Jest to po prostu prowokacja, a winny. Nie odpowiada pan na pytanie. Dziękuję. Bardzo mi przyjmował mnie jako radnego Skolnickiego, przyjmuję ją, ale nie jestem radnym, więc... No ale nie szkodzi, ale przecież to kulturą jakoś powinien pan tutaj się wykazywać. Ale jeśli jestem pokażony, to dziękuję bardzo, pan biera panu głos. Proszę pan Leszek Dalecki i zamykamy dzisiejsze... Panie Przewodniczący,
Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Arturze. To dotyczy się... Panie Arturze, mówiliśmy tyle o obrażaniu. Pan obraził nie tylko mnie, bo obraził całą Radę Urząd Burmistrza dotyczący podejmowanych przez nas uchwał. Po prostu dzisiaj nie dowierzam w te Pana słowa, po prostu część mi jest całego. Co więcej, niezrozumienie pism procesowym i z Bohandy. Jedno znamiono to nie znaczy przyznanie Wam racji, bo wyrok nie jest uprawomocniony. Skończę. Dziękuję uprzejmie.